Pani Marszałkini, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Ruchu Palikota wobec sprawozdania komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zawartego w druku nr 1067 i 1118. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu noweli, zmiana ustawy z marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ma na celu wprowadzenie przepisu umożliwiającego zwrot podatku akcyzowego w przypadku zmiany oznaczeń kodów CN oleju napędowego, a także biopaliw. Zmiany takich kodów nastąpiły w 2012 roku, kiedy w życie weszło rozporządzenie Komisji Europejskiej. Wysoka Izbo, sama ustawa jeszcze z 2006 roku spowodowała zmniejszenie kosztów produkcji rolnej, a szczególnie zmniejszenie kosztów paliwa. Oczywiście projekt zasługuje na uwagę, tym bardziej, że jest dostosowaniem prawa krajowego do prawa Unii Europejskiej. Jednak ogromną wadą projektu jest brak możliwości zwrotu akcyzy dla tych producentów rolnych, którzy są w trudnej sytuacji. Mam wrażenie, że państwo odwraca się całkowicie od przedsiębiorstw, które mają szansę na utrzymanie się na rynku, ale właśnie przez państwo skazywane są na upadłość. Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie faworyzuje się producentów, którzy mają silną pozycję na rynku, a spółki, w których ponad połowa ich kapitału zakładowego została utracona, bądź istnieją przesłanki o ich upadłości, skazuje się na ekonomiczną śmierć, a w najlepszym wypadku tylko na dalsze pogorszenie sytuacji ekonomicznej tych przedsiębiorstw. Jednak niewątpliwie największą zaletą projektu jest wprowadzenie zmian w sferze administracji, która powinna zmniejszyć bariery administracyjne dla producentów rolnych. Jest to z pewnością wyjście naprzeciwko potrzebom rolników i gmin. Rolnik będzie zobowiązany złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z dołączonymi do niego fakturami lub ich kopiami. Kopie tych faktur nie będą wymagały potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez upoważnionego burmistrza, wójta bądź pracownika urzędu miasta lub gminy. Zmiana nie tylko ułatwi i umożliwi rolnikom sprawniejsze składanie wniosków, ale również oszczędzi ich czas i pieniądze. Wysoka Izbo, grosz to grosza i z małych kwot robią się poważne sumy. W tegorocznym budżecie na dopłaty do paliwa rolniczego zapisane 720 milionów złotych. Można za to sfinansować około 600 tysięcy roboczogodzin pracy ciągników. Jednak rolnicy byliby bardziej zadowoleni, gdyby zmiany w przepisach dotyczyły także większej ilości środków na zwrot podatku akcyzowego, tak by faktycznie opłacało się produkować żywność. W 2013 roku stawka zwrotu wynosi 95 groszy za 1 litr oleju napędowego. Kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż iloczyn stawki zwrotu za 1 litr oleju napędowego, czyli te 95 groszy, przez liczbę 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na 1 lutego danego roku. Czyli rolnik może się ubiegać maksymalnie o 81,70 zł na każdy hektar. To nie są wielkie pieniądze, bo przeciętne gospodarstwo rolne posiada w Polsce około 10 hektarów ziemi rolnej, czyli średnio zwrot oscyluje w granicach 800 zł. Przeciętny ciągnik spala około 20 litrów oleju napędowego na godzinę pracy. Zwrot akcyzy pozwala więc zrekompensować około 15 litrów oleju napędowego, czyli 45 minut pracy ciągnika na hektar posiadanych gruntów. To niewiele, bo wystarczy tylko dosłownie na chwilę pracy kombajna na przykład. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Marszałkini, przepraszam. Oczywiście odzyskane pieniądze z akcyzy wcale nie jest proste. Rolnik musi udowodnić, że uprawia ziemię, przedstawić w urzędzie faktury na konkretny rodzaj oleju napędowego, ale także odczekać kilka miesięcy na zwrot pieniędzy. Mimo to zmiany idą w bardzo dobrym kierunku. Liczę jednak, że ta nowelizacja jest pierwszym krokiem, by ułatwić i ograniczyć biurokrację polskim rolnikom. Klub Ruchu Palikota będzie popierał zmiany idące w ograniczenie tej administracji i będzie głosował za tą ustawą oraz już w tej chwili mogę zapowiedzieć, że poprze również poprawki zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli zwiększenie limitu odliczeń oraz ustalenie przy okazji pracy na budżetu dokładnej kwoty na odliczenie od litra. Dziękuję bardzo. Dziękuję.